innym graczom. Łódź ma już kilkanaście partnerskich regionów. Wśród nich są Badenia, Wittenbergia w Niemczech, Francuska, Azacja czy Czeskie Morawy. Umbria leżąca w środkowym Włoszech, w sąsiedztwie Toskanii, dołącza do tej długiej listy. Mam nadzieję, że to przyniesie konkretny efekt. To nie jest tak, że my podpisujemy porozumienie, tego nic nie widać. Współpraca między regionami przynosi realne korzyści, jak choćby ta z regionem Stirling, w której coraz częściej wykorzystujemy źródła termalne naszego regionu. Chcielibyśmy skorzystać z doświadczeń tego regionu Styria. Tam się to sprawdziło. Daje to ogromne dochody lokalnym samorządom. Dało dużo miejsc pracy. To można powiedzieć już w tysiące miejsc pracy. I przede wszystkim dobry również wypoczynek. Współpraca z włoskim regionem Umbria to nadzieja na zmniejszenie bezrobocia w łódzkim. Współpraca czy też zainteresowanie firm włoskich Polską, a szczególnie województwem łódzkim od kilku lat bardzo mocno nasila się. Najwięcej inwestycji realizowanych w naszym regionie, można powiedzieć, na przestrzeni ostatnich dwóch lat przychodziło właśnie z Włoch. W ramach umowy partnerskiej łódzkie uczelnie wyższe nawiążą współpracę z uczelniami we Włoszech. Poza tym władze województwa będą czerpać wiedzę z doświadczeń Włochów w pozyskiwaniu innych funduszy.